7 stycznia, właśnie. Że jeżeli te liczby 25, 25 grudnia, dodamy 13 dni spóźnienia, to 25 grudnia, według kalendarza, który się spóźnia, wypadnie 7 stycznia, to dokładnie łatwo sobie wyliczyć. To jest tak, jak ktoś ma zegarek, który wolniej chodzi, prawda? Wolniej chodzi, no i trzeba powiedzieć, o ile on się w tej chwili spóźnia. Kalendarz juliański się spóźnia wobec Słońca w tej chwili 13 dni, no że jakieś a tam 50 lat będzie to 14, prawda? Za wiele, wiele tysięcy lat wykona pełny obrót. No właśnie, że tam chcemy państwowy się rozwiązać. Myślę, że tak to trzeba. No, dnia tego samego, z tym, że fizycznie ten dzień jest w innym momencie, jeżeli ktoś ma dwa różne zegarki i się umówi z kimś o 12, no to się nie spotkają, tylko będzie to przesunięcie czasu. To jest pewne jakby wyjaśnienie tych różnic, o których pan wspomniał. Teraz tak, gdzie pan wspomniał, gdzie to jest, prawda, tak, a gdzie jest inaczej? Większość kościołów wschodnich, widząc spóźnienie kalendarza juliańskiego, no po prostu podjęła trud, ten, który papież Grzegorz XIII podjął pod koniec wieku XVI, robiąc reformę kalendarza, no ta reforma nie została przyjęta na wschodzie, natomiast została przyjęta dopiero nie ta, a własna reforma na początku lat 20. XX wieku. Czyli po I wojnie światowej wszystkie kościoły starożytne zaczęły, wschodnie posłane, zaczęły przechodzić na kalendarz poprawiony. I został opracowany inny kalendarz, tak zwany nowy kalendarz wschodni, który jest dużo dokładniejszy nawet, jeśli chodzi o jego zgodność ze Słońcem, niż kalendarz gregoriański, ale w tej chwili biegnie no tak samo jak kalendarz gregoriański, prawda? I dlatego właśnie Kościół prawosławny konstantynopolitański, Kościół prawosławny grecki, cypryjski, rumuński, bułgarski, czeski, albański, one wszystkie obchodzą Boże Narodzenie w momencie zawsze 25 grudnia, który wypada wtedy, kiedy też jest na zachodzie 25 grudnia. Natomiast był problem z Rosją po rewolucji radzieckiej. Cerkiew rosyjska również chciała przejść na kalendarz poprawiony. Nawet wtedy jeszcze się nie mówiło o nowym kalendarzu wschodnim. Można powiedzieć, że cerkiew rosyjska była jakby prekursorem tej myśli, że trzeba poprawić kalendarz, prawda? Był tak zwany sobór lokalny kościoła cerkwi prawosławnej rosyjskiej w czasie rewolucji październikowej de facto. To były straszne czasy i wtedy się to nie udało z różnych względów, o których w tej chwili chyba nie warto tutaj, bo one były bardzo skomplikowane. Na pewno była tam prowokacja ze strony władz sowieckich. Łunaczarskiemu się to bardzo nie podobało, żeby cerkiew. W związku z czym, ale też nie było to takie proste, bo tam no jakby, no w każdym razie nie wchodząc w szczegóły, cerkiew cała na terenach Związku Radzieckiego nie mogła przejść. Nie przeszła wtedy. W związku z czym Patriarchat Moskiewski, ale też część Gruzja jako część Związku Radzieckiego, czy kościoły na Ukrainie, na Białorusi, te kościoły nie przyjęły tej reformy nowej wschodniej. W Polsce sytuacja jest o tyle skomplikowana, że nasze społeczności prawosławne no, żyją tuż przy granicy z Białorusią i z Ukrainą. I one no, czują pewną taką więź z tymi swoimi pobratymcami, no to jest dosłownie wieś, prawda, o kilka kilometrów za Bugiem, bądź nawet bez Bugu, prawda, za pół w Puszczy, prawda, białowieskiej. Czy co, więc no tak bym w skrócie wytłumaczył to, że diecezje wschodnie Kościoła prawosławnego w Polsce utrzymały stary kalendarz, pomimo że oficjalnie Polska Cerkiew też w 24 roku przyjęła kalendarz zreformowany, z tym, że obecnie się znowu wycofaliśmy. Oficjalnie Polska Cerkiew znowu się wycofała, prawda, do tego starego kalendarza, uważając, że większość wiernych w Polsce jednak jest związana z tym kalendarzem. Jest na przykład, powiem taki miły bardzo szczegół, no dzisiaj w cerkwi, w jednej z cerkwi warszawskich jest no, święto Chrztu w Jordanie, prawda, ale ci wspaniali młodzi ludzie, którzy, prawda, według tego kalendarza idą, szybko
wsiadają w jakieś swoje tam środki lokomocji, samochody czy autobusy i jadą na Białostoczyznę czy gdzieś na Lubelszczyznę, żeby spotkać się ze swoimi starszymi rodzicami, rodzinami. A gdzie będzie stary styl, prawda? Gdzie będzie jutro Boże Narodzenie? A oni już mieli Boże Narodzenie w grudniu, prawda? 25 grudnia. Proszę Państwa, kalendarz jest konwencją. Tego nie możemy... Państwo przecież wiecie, że żaden kalendarz nie naśladuje dokładnie ruchu Słońca. Chodzi tylko o to, żeby ten zegarek był dostatecznie precyzyjny. Tyle może o kalendarzu. O, to bardzo dziękujemy za to wytłumaczenie i wyjaśnienie rzeczy dość skomplikowanych. Aczkolwiek zastanawiamy się, rzecz związana z wprowadzaniem, już praktycznym wprowadzaniem pewnych zasad, bo ktoś, kto się przysłuchuje temu, co Pan mówi, może pomyśleć tak. Dość proste jest to do wykonania w takiej instytucji jak Kościół Rzymskokatolicki ze względu na strukturę. Mówiąc kolokwialnie, strukturę zarządzania. Tak. Idzie ona z góry w dół. Tak. A co w przypadku kościołów, które są kościołami samodzielnymi? Na Zachodzie nie było tak proste, że papież Grzegorz XIII tej swojej reformy nie był w stanie tak łatwo przeprowadzić. W Polsce ona długo zwlekała, Kościół katolicki zwlekał. Kościół katolicki w Wielkiej Brytanii bodajże dopiero w XVIII wieku przyjął ten kalendarz. W Holandii też były problemy. Także bynajmniej to nawet na Zachodzie, mimo tej jakby jednolitej struktury zarządzania, nie poszło. Tak? W kościołach wschodnich łatwo to dość poszło, chociaż no, trzeba powiedzieć, że istnieje cały taki wielki ruch starokalendarzowców, którzy próbują jakoś sakralizować kalendarz i uważają, że tylko ten stary kalendarz juliański jest poprawny, podawane są pewne argumenty. To jest bardzo ciekawy taki, no, można powiedzieć, dialog teologiczny, z tym, że tam jest wiele emocji, które no, też polegają na wielu nieporozumieniach. Ale emocje w związku z kalendarzem? No, kalendarz, no, gdyby nagle pan się, bo na przykład reforma kalendarza wymaga wymazania z istnienia wprost, na przykład 10 dni, tego się domagał papież Grzegorz XIII, a kościoły, które w XX wieku to zrobiły, musiały wymazać 13 dni z kalendarza. Czyli po pewnym dniu, powiedzmy piątku 25, musi być, no i teraz pytanie, czy sobota, czy w każdym razie na pewno 20, po piąty musi być 20, musi być 18. Ta data 18, bo trzeba przesunąć do przodu, no, tak jak pan bierze zegarek, przesuwa pan i tych parę godzin, które pan przesunie, prawda, no to pan się tu nie przejmuje. Natomiast jednak kościół, który ma swój kalendarz liturgiczny, na przykład no, był piątek i teraz następnego dnia co ma być? Sobota, czy ten dzień, który wypadnie z usunięcia tych 13 dni, prawda? Więc, a to jest jakby, no wie pan, to nie jest takie obojętne, prawda? Bo ktoś powie, no dobrze, zgubiłem dzisiaj w tym roku urodziny, albo ktoś powie, rubryki liturgiczne nie zostały spełnione, bo pewne święto zostały, tam są przecież jakieś daty świętych, prawda? Jakie święto może wypaść w tym czasie? Trzeba szukać takiego okresu, gdzie najmniej jakby radykalnie niszczymy porządek liturgiczny. To nie jest takie, ktoś powie, a co to ma za znaczenie, prawda? Jednak jeżeli się poważnie traktuje ten rytuał liturgiczny, to nie jest takie bez znaczenia. No tak, ale z drugiej strony muzułmanie, którzy termin niektórych swoich świąt mają... Bardzo ruchome. Tak. I dla nich, jak rozumiem... No ale to jest, jest opracowany starożytny rytuał również tego kalendarza, to znaczy, no przecież tak samo się dzieje z paschaliami w kościele chrześcijańskim, prawda, bo one idą też tak ruchomo po okresie wiosennym, w związku z tym, że tam musi zajść kilka zjawisk atmosfery astronomicznych, prawda, więc musi być równonoc, nie wiadomo kiedy ona jest tak dokładnie, prawda, musi być pełnia księżyca, musi być niedziela po tym, bądź właśnie nie, prawda, i tak dalej. Czy to nie jest dziwne, że taki kalendarz, gdzie niegdzie bywa wiązany z właśnie czymś takim, jak to, jak wygląda księżyc, albo że jest równonoc? Ale proszę pana, ale przecież proszę sobie przypomnieć, że cały światowy kalendarz jest oparty na pewnym zegarku, no na coś trzeba patrzeć, a na coś my patrzymy, jak nie na zjawiska astronomiczne. Przecież kalendarz to jest po prostu zegarek, który patrzy na wskazówki ciał niebieskich. No, nic innego nigdy nie wymyślono i na to zresztą z definicji polega kalendarz. My możemy próbować naśladować jakimiś ruchami molekularnymi, o których wiemy, że istnieją, prawda, mają określone okresy.
drgań, możemy naśladować, ale musimy naśladować wzorzec. Wzorzec kalendarza, metr, sew, jest to ruch ciał niebieskich. I jeżeli mówimy o miesiącu, to przecież miesiąc, pan się tak tutaj odniósł brzydko do księżyca, będę go bronił. Przecież co to jest miesiąc, jak nie okres pełnej zmiany faz księżyca, prawda? Od nowiu do nowiu, bądź od pełni do pełni, no zawsze od nowiu do nowiu, tak tradycyjnie Europa świętowała miesiąc. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Ja przypominam, że naszym gościem jest dr Michał Klinger, teolog prawosławny. Więcej o symbolice i o teologii już za chwilę. Po skrócie informacje radia TVP. Symbolice. Świąteczny poranek. Mów zawsze symbolice, proszę państwa.